Przeszedłem COVID, 4 tygodnie chorowałem, ciężko chorowałem w pierwszym tygodniu. To jest niezwykle podstępna choroba i jeżeli pan redaktor dzisiaj mnie pyta, czy są jakieś konsekwencje, mogą być nawet, bo z lekarzami rozmawiałem przez 6 miesięcy od zakończenia tej choroby. Wydawało mi się, że przeleżę sobie tak jak grypę, 4 dni, wyjdę z tego i jakoś powoli będę wracał. A się okazało, że no właściwie nie pamiętam do końca wszystkiego, co się działo w pierwszym tygodniu, więc dlatego tutaj mogę powiedzieć wszystkim tym, którzy uważają, że to jest jakaś ściema, że naprawdę są w głębokim błędzie, a do tego jeszcze, wie pan, są sprawy i neurologiczne czasami, tak jak pan mówi, czasami konsekwencje, jeżeli chodzi o nerki, o serce, o płuca, płuc jeszcze nie badałem, ale no, wracam do formy, nie ukrywam, już dużo lepiej jest niż było, a jeszcze jest psychika cała, przecież umierają ludzie, koledzy umarli. Wczoraj pani marszałek, zaczynając sesję Sejmu, wymieniała tych wszystkich posłów, którzy zmarli w ostatnim czasie, ci, którzy że byli także w poprzednich kadencjach. Panie redaktorze, no strasznie przejmująca sytuacja i naprawdę zachęcam, żeby jednak skorzystać z tej szczepionki, jeżeli będzie taka możliwość. Ja A także pan zaszczepi się w pierwszym możliwym terminie? Zaszczepię się, jeżeli będzie to oczekiwane ode mnie w KPRM-ie. Nie wiem, czy będzie takie oczekiwanie. Ja jestem w ramach tak zwanej infrastruktury krytycznej, czyli w tej kolejnej grupie, która będzie szczepiona. Natomiast jeżeli będę mógł oddać szczepionkę, bo jednak przeszedłem COVID-a, jeżeli komuś będę mógł oddać szczepionkę, to oddam, żeby się zaszczepić na końcu. Natomiast w najbliższych dniach oddam osocze zgodnie z tym, co obiecałem wcześniej. Jeżeli to może uratować komuś życie, to sam to przeszedłem i obiecałem sobie, że zrobię wszystko, żeby pomóc innym ludziom też w tym zakresie.